Hej widzowie, witajcie na moim kanale, ja nazywam się Teryska, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam stylizację na różne okazje typowo z życia młodej mamy. I druga rzecz ważna w tym filmie będzie to, że to nie są nowe rzeczy. Nie byłam na żadnych zakupach od dobrych paru lat i jestem po tysiącu dekluteringów, jak nie więcej, non stop wywalam coś z szafy, więc w mojej szafie aktualnie jest totalna pustka. Znajdują się rzeczy sprzed wielu lat, które noszę naprawdę nawet od gimnazjum niektóre rzeczy. Wiele rzeczy dostałam od koleżanek, niektóre rzeczy dostałam po prostu w prezencie od koleżanek, od znajomych i tym oto sposobem mam szafę w takim stanie, jakim mam. Więc chciałabym, żeby ten film miał też taki przekaz, że nie musicie lecieć do galerii handlowej, nie musicie lecieć na zakupy, bo pojawił się nowy trend, pojawiła się nowa jakaś moda i teraz po prostu trzeba znowu przerobić całą swoją szafę, dostosować siebie do trendów. No, ja chcę pokazać Wam właśnie tym odcinkiem, że to, co macie w szafie, naprawdę Wam wystarczy, bo ja jestem przypadkiem krytycznym. Ja nie mam w szafie praktycznie nic, a jestem w stanie stworzyć czasami naprawdę, myślę, ciekawe stylizacje. Zresztą ocenicie dzisiaj to Wy. Słuchajcie, to będą okazje typowo dla mam. Pierwsza stylizacja. Pierwsza stylizacja na spacer. Jak widzicie, jest plecaczek. Każda mama musi mieć gdzieś, gdzie schować po prostu jakieś potrzebne rzeczy. Mi ten plecaczek w zupełności wystarcza, a resztę sobie wkładam rzeczy po prostu stricte do wózka. I tak, stylizacja prezentuje się w ten sposób. Są basicowe po prostu rzeczy. Jeansy szerokie, uwielbiam je. One były o wiele dłuższe i ja sobie je potem ścięłam. A potem, moi drodzy, słuchajcie, tego nie odwiniecie. Ja to sama zrobiłam. Ja sobie to po prostu zszyłam w ten sposób, żeby też nie było widać nitki i po prostu sobie zrobiłam takie podwinięte dżinsy, ale one mi się nie odwiną, bo ja sobie zszyłam, czego po prostu nie widać. Wygląda jakby były po prostu podwinięte, więc bardzo polecam takie typy, jak jesteście niskie. Ja mam 163 cm wzrostu, więc często jakieś tam spodnie czy coś są dla mnie za długie, więc sobie je ucinam. Można też dać do krawcowej, żeby zrobiła to porządnie, natomiast ja taka jestem, że ja lubię sobie po swojemu robić. I teraz tak, żeby dopełnić tą stylizację, to też myślę sobie tak, spacery jesienne bywają długie. Po prostu, żeby było troszkę cieplej w łepetynkę, można dorzucić sobie czapeczkę z daszkiem, jak najbardziej. I jeszcze bym dorzuciła, zawsze na jesień trzeba mieć przy sobie, temperatura zawsze w jesień może też spadać, może się robić chłodniej, więc zawsze trzeba być gotowym, mieć pod ręką zawsze jakiś sweter, jakąś bluzę i w tym przypadku bym to wystylizowała w ten sposób. On ma tu dwa zamki, co też jest świetne, na przykład ja karmię piersią. To jest bardzo praktyczna rzecz, jeżeli na przykład są mamy, które karmią piersią, jeden zamek idzie do góry, drugi zamek tu i spokojnie można sobie nakarmić dziecko, zakrywając jednocześnie tutaj pierś od góry i mamy wtedy szybką też, możemy szybko zareagować, kiedy dziecko odejdzie od piersi i żeby zakryć się, żeby nas nie zawiało. Więc takie podwójne zamki, sweter z podwójnymi zamkami, mamuśki karmiące piersią polecam. Są bardzo praktyczne dla właśnie mamy karmiącej piersią. No więc tak wygląda pierwsza stylizacja na spacer z dzieckiem, z wózkiem. Bardzo wygodne są to ubrania, bardzo mi w tym wygodnie. Aha, no i buty. Tutaj wybrałam takie czarne botki. Są najwygodniejsze, a też w razie jakby na przykład było wilgotno, deszcz, kałuże, mokre, jakaś ściółka leśna, no to najbardziej się sprawdzą takie z grubą podeszwą. Jak widzicie, one są takie nieprzepuszczające, takie plastikowe chyba, no nie wiem. Więc jak najbardziej takie trochę kaloszowe, więc idealne właśnie na jakiś spacer po lesie. Dajcie znać, jak Wam się podoba ta stylizacja. Następna stylóweczka. To jest druga stylizacja na plac zabaw. Często place zabaw są całe w piachu i generalnie ja na przykład latem lubię sobie po prostu ściągać buty i biegać na bosaka. Natomiast jesienią jak najwygodniejsze buty trzeba brać pod uwagę, żeby zakładać jak najwygodniejsze buty. Jeżeli jesteście tymi aktywnymi rodzicami na placu zabaw, którzy po prostu też się bawią, też latają, też biegają, też skaczą, też się wspinają, no to ja właśnie jestem tym typem rodzica, więc jak najwygodniej się ubieram na plac zabaw. W tym przypadku założyłam sobie takie szerokie dżinsy, które są, wiecie, po prostu szerokie. Dzięki czemu jak kucnę, usiądę, będę skakać, to one są na tyle elastyczne, że będą razem ze mną współpracować.
Szczerze powiedziawszy, ja bym tutaj dołożyła taki złoty pasek, który gdzieś mam, ale nie wiem, gdzie on mi się teraz schował. W każdym razie taki złoty pasek mam jeszcze i myślę, że był bardzo pasował do czapeczki. Warto mieć jednak jakieś przydarzenie, żeby jak słońce świeci, widzieć lepiej dziecko, żeby nas słońce nie raziło, dobrze pilnować dziecka. Dlatego czapeczka z daszkiem. To wszystko pełni tutaj jakąś funkcję, to nie jest takie, wiecie, głupie. W tym przypadku założyłam sobie właśnie te dżinsy, natomiast to również mogą być leginsy sportowe, dresy. Na placu zabaw szalejemy, bawimy się, wygłupiamy się, więc jak najbardziej luzackie podejście mam do tego tematu. A jeżeli postanowimy sobie siedzieć na ławeczce, co by nas chłodem za bardzo nie zawiewało, proponuję tutaj taki luźny sweterek. Ja lubię sobie odpinać te rękawy, żeby było tak luźno. I wtedy śmiało możemy sobie na ławeczce siedzieć i pilnować naszego dzieciaczka z pozycji siedzącej na ławeczce, żeby nas wiatrek nie ochłodził zbytnio. Okryć się takim oto swetereczkiem w kratę. To jest jakiś sweter w ogóle też od mojej koleżanki z gimnazjum. Pamiętam dokładnie, która to koleżanka. Więc, ale bardzo go lubię do dzisiaj po prostu nosić. Jest taki cieplutki, fajniutki, właśnie taki jesienny. Ma tutaj takie właśnie elementy też zielonkawe, oliwkowe, więc pasuje do tej bluzki. A ta bluzka jest mojego męża, to jest jakaś wojskowa koszulka w ogóle. Więc widzicie, totalnie luzackie podejście, a myślę, że wygląda to naprawdę git. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do kolejnej stylizacji. Trzecia stylizacja jest na spotkanie z przyjaciółką, na spotkanie z bestii. Jakaś kawka, chodzenie po galerii, wiecie. Takie rozszerzane spodnie przy nogawkach struksowe. Do tego to są body. Body w taki miły sweterek body. Dostałam ostatnio od mojej znajomej. I do tego takie botki właśnie na lekkim obcasiku. Aczkolwiek szczerze powiedziawszy, myślę, że jeżeli bym poszła na kawkę, no to chyba by właśnie w tych botkach, a jeżeli na jakieś chodzenie po galeriach czy coś, czy do kina, to chyba bym założyła jakieś po prostu sportowe bardziej buty. Te co wcześniej, albo takie białe adidaski. No i oczywiście nereczka. Najlepiej, po prostu mała torebeczka. Mała nereczka, do której wchodzi telefon, portfel, klucze i idę na miasto. To jest coś, co matki rozumieją. Tę radość znoszenia takich małych rzeczy. Przejdźmy, moje drogie, do kolejnej stylizacji. Kolejna stylizacja jest na randkę z mężem i wybrałabym tutaj właśnie taką spódniczkę i taki top właśnie bez ramion, tak romantycznie i do tego takie kozaczki właśnie za kolanko, romantico, fantastico. Właśnie nie mam w szafie jeszcze, muszę sobie kupić takie jesienne rajstopy czarne, ale przezroczyste, takie 15 den i one wtedy będą idealnie właśnie pasować w tej stylizacji. Narzuciłabym na to taki różowy płaszczyk, taka mała torebeczka. Ona jest na złotym łańcuchu, ale równie dobrze można odpiąć te łańcuszki i wtedy trzymać jak taką kopertówkę. I taki płaszczyk, żeby właśnie zakryć te odkryte ramiona na czas przejścia właśnie jesienią. Myślę, że słodko to wygląda, że taka romantyczna stylizacja na właśnie taką jesienną randkę z ukochanym. Zapraszam Was do kolejnej stylizacji. Kolejna stylizacja wygląda tak i słuchajcie, jest to stylizacja do kościoła. Dlaczego jest taka fajna? Bo w kościele czasami synek się czymś bawi, mam jakieś zabaweczki i tutaj są kieszenie, więc mogę szybko tą zabaweczkę wrzucić sobie do kieszeni, nie muszę jej trzymać w rękach w kościele, więc sobie mogę wrzucić i tak to się prezentuje. Jest to stylizacja, jak widzicie, jednolita, w jednolitym kolorze, natomiast na przełamanie właśnie dodałam do niej te botki, takie masywne buty i jeszcze co bym dodała, to właśnie czarne albo takie właśnie czarne rajstopy 15 den. I teraz jeszcze chcę Wam pokazać drugą wersję takiej stylizacji. Będzie podobna, ale zmienimy jedną rzecz. Zobaczcie, moje drogie, zmieniłam tylko spódnicę, dodałam taką kwiecistą, właśnie jesienną, jesienne wzory spódnicę. Tą spódnicę dostałam od mojej siostry kiedyś, więc tak się ona prezentuje. Myślę, że ładnie to wygląda, ale żeby jeszcze tutaj dodać elementu jakiegoś fajnego, myślę, że ten paseczek, który również dostałam, odziedziczyłam po mojej siostrze. Myślę, że też fajnie tutaj pasuje i wtedy na przykład też można byłoby zmienić buty na przykład jakieś takie kremowe bardziej, coś bardziej stonowanego, wydaje mi się, że bardziej będą pasować wtedy jakieś kremowe buty. Bo nigdy nie wiem, kiedy mi się zrobi zimno,
Więc jak najbardziej sweterek, jak najbardziej i do tamtej poprzedniej stylizacji, i do tej stylizacji pasuje. Ale również jakaś jeansowa kurtka, czy skórzana kurtka czarna, bordowa, wiecie, coś dla przełamania ciemniejszego, jak najbardziej też. A tak, moi drodzy, prezentuje się ostatnia stylizacja. Jest to stylizacja po domu. Są to dresy, koszulka Mama Queen. I tak właśnie lubię sobie po domku chodzić. To były już wszystkie stylizacje, które przygotowałam na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że się troszkę zainspirowaliście, że zainspirowałam Was też do tego, żeby odkopać swoją szafę. Wyrzućcie te rzeczy, zobaczcie, co tam macie i zastanówcie się, czy z tego nie jesteście w stanie stworzyć jakiejś ciekawej, może nowej odsłony Waszych ubrań, nowej stylizacji, której jeszcze nigdy nie skomponowaliście z Waszych ubrań. I dajcie znać, czy podobały Wam się te dzisiejsze stylizacje jesienne. No i co, moi drodzy, widzimy się w kolejnym filmie. Pa!